Siema. Słuchajcie, dzisiejszy film będzie poświęcony łowieniu pod lodem z użyciem echosondy Dipper. Na filmie zobaczycie prowadzenie blaszki, tak jak to właśnie widać teraz na ekranie, łowice okoni, okonków i wyciągane okonki i tak dalej. I pokrótce Wam opowiem o tym mniej więcej. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału oraz na fanpage. Dobra, zaczynamy. Jak widać, na głębokości 2,8 metra łowie, blaszka gdzieś jest na 2,5 metrowej głębokości. Po takie podbijania blaszki są to częstsze podbijania, ciutkę wyższe czasami, czasami bardziej energiczne, więcej, tak jak widzicie, 5 podbić szybkich i zostawienie na spokojnie, obicie od dno i znowu delikatne prowadzenia. Za chwilę przeniosę się do kolejnej dziury. O, właśnie przeskoczyłem. W tej dziurze już znalazłem stado okoni i od razu postanowiłem blaszkę postawić na wysokości tego stada. I tak jak widać te takie parabole, to jest blaszka podbijana i naprawdę duże stado drobnych okoni podniosło się zaciekawione do tej blaszki. Za chwilę pewnie będę wyciągał jednego. O, właśnie taka do góry rysa, to znaczy, że blaszkę wyciągnąłem, nie wiem, czy z okoniem, czy bez, prawdopodobnie z okoniem, bo tutaj jest poszarpany taki ekran, to znaczy, że okoń stuknął w dipera, on gdzieś tam dostał delikatnych wibracji i jest takie postrzępione. Tutaj widać stado bardzo zaciekawione, podniosło się całe, no i tutaj już kolejny okonek wyskoczył, i bo jest znowu taki poszarpany ekran, czyli musiał uderzyć w dipera i znowu. Za chwilę będą kolejne, także miłego oglądania, bo co chwilę będę Wam coś tam opowiadał o tym. Tutaj znowu wyszedł okonek. Odnośnie ustawienia dipera na podlodowym trybie, żeby było widać tak fajnie blaszkę, właśnie takie podbijanie, ustawiłem na czułość 100%. Tryb oczywiście podlodowy. Tutaj jest troszeczkę ból z tym, bo jeżeli jest takie duże skupisko koni, to czasami tej blaszki nie pokazuje, bo po prostu zamazany jest zaraz. Tutaj właśnie było branie o konia i dociągnąłem go do 1,50 m i mi się spiął. I od razu popuściłem blaszkę na dno i znowu zacząłem podbijać tak ciut nad głowami tych okoni, które właśnie sam stały. Właśnie wyszedł, bo znowu jest postrzępione dno i tutaj blaszka opada bardzo delikatnie. Tutaj fajnie widać pierwszy próg, blaszkę przytrzymałem, drugi już wystartował jakiś drobny okoń, ale nie trafił. I tutaj już podbijam znowu nad samym dnem i tutaj właśnie jest taki delikatny zarys, wyszedł właśnie kolejny okonek i też widzicie takie postrzępione delikatnie. Tutaj blaszka znowu opada na dno. I znowu bawimy się w podbijanie i właśnie wyskoczył od razu okoń, ile podbiłem, 2-3 razy i znowu zarys. I tutaj znowu opada blaszka. Tutaj znowu stado się podnosi delikatnie i znowu wyszedł okonek. Tutaj jest taki łuk, taki fajny, widocznie ten okonek szedł za tym wyciąganym okonkiem. Tutaj już jakieś ciut większe podeszły. I znowu wyszedł okonek, znowu jest takie postrzępione. Blaszka znowu opada. Naprawdę bardzo fajne, skuteczne łowienie, gdyż można po prostu kręcić dziurę, wkładać dipera. Mam oczywiście taki case do telefonu, żeby nie zamoczyć telefon, także można sobie pospacerować po lodem, jeżeli ktoś ma jakieś głębsze zbiorniki. I po prostu wkładamy dipera i widzimy, czy ryby są, czy ich nie ma. Tutaj jakieś stado fajne, grubsze podeszło. Dipper oczywiście jest cały czas w jednym przeremlu i jak widać te stado cały czas gdzieś tam krąży, chodzi. Tutaj właśnie wyciągnąłem okoń, od razu spustoszało, odeszły. Tutaj znowu wyciągnięty okoń. Jedno podbicie i już jest kolejny okonek. Także te stado raz się płoszy, a czasami właśnie podchodzą te okonie zaciekawione, co się dzieje, że znowu wyszedł okoń i ten okoń też tam robi jakiś tam szum, tak? A okoń to ciekawska ryba i
podchodzi. Na jednym z filmów zobaczycie materiał z właśnie ostrego podlodowego łowienia. W 30 minut złapałem około 100 okonków. Było to, cel był tego, że miałem z tego zbiornika odłowić ileś tam okoni i zarybić inny zbiornik. Oczywiście nie są to zbiorniki ani jeden, ani drugi należące do PZW. Mogłem sobie coś takiego zrobić, bo są prywatne i znajomego, który po prostu powiedział, że ten ma dużo okoni, a temu potrzeba było właśnie okoni, żeby przeczyścić z czubaczka amurskiego i stynki zbiornik. A okonie się nadają do tego jak najbardziej. Tutaj bardzo fajnie widać, jak blaszka jest podbijana, jak fajnie okoń podchodzi i właśnie tutaj na końcu uderzył i został wyciągnięty. Tutaj właśnie, że wyciągnął nie, to okoń jest poszarpany, bo musiał uderzyć w dipera. Tutaj taki podwójny opad blaszki i podbijanie, podbijanie. Za chwilę powinien wyjść kolejny. O, właśnie, wyleciał kolejny okonek. Świetna zabawa. Powiem szczerze, że naprawdę mi się spodobało łowienie z dipperem. Tym bardziej, że można. Tutaj znalazłem już kolejną dziurę. Tutaj będzie mniej widać podbijania, bo jest duże zagęszczenie, aczkolwiek niektóre tutaj wyszedł okoń. I są takie właśnie ryski. No tutaj były jakieś ciutkę większe też okonie, ale one nie bardzo chciały gryźć. Ale bardzo mi się spodobało to. Tutaj oczywiście troszeczkę przyspieszyłem tempo, bo naprawdę to by film musiał trwać z 40 minut, żeby to wszystko pokazać. Tutaj blaszka nie zdążyła opaść, jak widać, i od razu wyciągnęłem okonka. Tutaj znowu blaszka opadła, szybkie podbijanie i znowu wyszedł okonek. I tak to wygląda fajnie. O, znowu kolejny okonek. Ja tego dnia złapałem, tak jak mówiłem, około 100 okoni w 30 minut. Były to okonie wielkości 10, do 10 cm max. Takie okonki malutkie, ale żeby zarybić nimi pod kątem, żeby czubaczka morskiego wyeliminowały, naprawdę są świetnymi. No, na pewno porosną do większych rozmiarów i będzie można fajnie je połowić. Tutaj bardzo fajnie widać, jak szybkie podbijanie i pach, wyskoczył okoń. Tak więc tyle z dzisiejszego materiału. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, jeżeli Wam się podobał. Czy chcielibyście jeszcze ewentualnie zobaczyć tego typu materiały, to piszcie w komentarzach. Dzięki serdeczne i do następnego. Hej!